Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mass Effect. Już wszystko naprawiłem, już nie będzie tak strasznie lagować. W sumie nie pamiętam, czy na ostatnim odcinku jaki był to lagowało, ale ostatni odcinek, który nagrałem, a nie wypuściłem, to tak lagowało, miałem taki spadki FPS-ów, nic w ogóle nie chciało chodzić. Myślałem, że to potem się jakoś naprawi, jeżeli chodzi o nagranie, ale nie naprawiło się, no, na szczęście znalazłem rozwiązanie na to. Robiłem odcinek pół godziny mniej więcej, porobiłem parę questów, ale co? Tak sobie tu przyciszę. Porobiłem parę questów, ale szczerze mówiąc, nie chcę mi się tego wszystkiego powtarzać, po prostu mi się nie chce. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że na szczęście dużo was nie ominęło, ponieważ nie robiłem nic z fabuły głównej. Możecie być spokojni. Pójdziemy sobie teraz na Cytadelę, myślę. Bo chcę załatwić jedną rzecz, żeby już zakończyć tego questa, a na pewno już będzie. A jak będzie ten, to przy okazji sobie pogadam ze wszystkimi na statku. I myślę, że to będzie taki odcinek. Tylko będę musiał sobie teraz kasznąć, to na chwilę wyłączę mikrofon. Już po sprawie, żebyście nie musieli słyszeć mojego kaszlenia, bo to trochę głośne. Mogę mieć troszeczkę inny głos, ale to tylko dlatego, że nagrywam to wcześniej rano, ponieważ przez to, że tam odcinek był taki strasznie lagowaty, stwierdziłem, nie mam zamiaru go wrzucać, bo to było normalnie. To by było złe, gdybym go tak wrzucił, więc dzisiaj jest poniedziałek, godzina 8:44 u mnie. Miał wpaść odcinek na 8, u was 9 u mnie oczywiście. Bo ja mieszkam w Anglii, to swoją drogą. Miał wpaść na 8, nagram, zmontuję i do wam wrzucę. Przy okazji nagram jeszcze ze dwa odcinki, bo skoro się nagrywa dobrze, to na wtorek i na poniedziałek za tydzień. Jakby nie mi się chciało, to może nagram coś więcej. A chodźmy tak. Niech będzie. Dobrze, idziemy. Aha, nie tu, tylko tu. Dobra. Z tego co pamiętam, to już na razie nie będzie żadnych questów. W sensie tutaj, tutaj, tutaj. Na tym poziomie. Nie. Idziemy, idziemy, idziemy. Tylko żeby się znowu nie zbugowało, tak jak ostatnim razem. Nie, nie zbugowało się nic, więc jedziemy w dół. Teraz poczekajmy, bo zaraz ktoś zacznie coś gadać na pewno. Przedstawicieli do kryjówki groźnych kultystów. Ich przywódcą jest były oficer przymierza Major Kyle. Major Kyle oddał się w ręce przedstawicieli przymierza. Obecnie poddawany jest leczeniu w związku z... Przepraszam, jeżeli nie słyszeliście tego do końca, ale ogólnie powiem wam, jak to było. Było to tak, że to był jeden z questów, które zrobiłem właśnie w tym odcinku, który mi się źle nagrał. Po prostu poszliśmy do Majora Kyle'a, pogadaliśmy z nim i wyszliśmy i to wszystko. Z tego co pamiętam, wziąłem quest od Nasany i zrobiłem quest, zakończyłem u tego kapitana Kirahi, czy jak mu tam było, zawsze zapominam. Ja chcę do sklepu, bo tam jest Konrad. Jest Konrad. Więc idziemy do niego, bo chcę to sobie zakończyć już. Komandorze, mam plan i potrzebuję waszej pomocy. Mam dużo pracy, ale mogę poświęcić ci chwilkę. Świetnie, to zajmie tylko chwilę. Ostatnio tyle ludzkich kolonii zostało zaatakowanych, a jedno widmo nie może być wszędzie. Może powinniście zaproponować mnie na stanowisko drugiego widma. Konrad, to nie jest najlepszy pomysł. Byłbym świetnym widmem. Razem z wami pokazałbym Radzie, co naprawdę warta jest ludzkość.
chcę u waszego boku walczyć o słuszną sprawę. Tak jak wy na Elysium podczas najazdu Skyliańskiego. Wierzę ci, Konradzie. Ale są inne wojny, w których musisz brać udział. Co? Nie rozumiem. Wiesz, dlaczego ciągle w tym siedzę? Bo wierzę, że są ludzie, którzy tworzą prawdziwą siłę ludzkości. Macie rację. Przesadziłem z tymi planami, a chciałem tylko pomóc. Wrócę do domu. Dziękuję za to. No, przynajmniej dostaliśmy level. Teraz pakujemy tylko i wyłącznie w to. Jeszcze sobie zerknę. Nic nie odblokowali. Dobrze. O, co teraz mam? Aha, najprościej. Tutaj to jest dwaj bossowie, to jest od Heleny. Czy jakiej tam było? Znajdź talię. To jest to. A, pluskwa to. Udaj się do ochrony Cedeli i umieść pluskę w centrum kontroli dowód Cedeli w pobliżu zaplecza SOC. To udaj się do systemu. Aha, okej. Właśnie, to jest jeden quest, który zebrałem, ten, że ogólnie widziałem się z tą babką, reporterką z początku, zapomniałem jakiej było na imię. Chyba Jenna, albo Jenna to była jej siostra, tak, Jenna to chyba była jej siostra. W każdym razie widziałem się z nią. I ona mi dała questa, że tutaj jest jakaś korupcja, żebym jej po prostu pluskę umieścił, bo tutaj nie wpuszczają reporterów, a ja sobie mogę iść gdzie chcę. Więc pluskę bym rzucił. Witam, komandorze. No, tylko tyle. Dogoń się. A Czelik co mi powie? Może Czelik mi coś powie. Dobrze was widzieć, komandorze. Nie. No tak, podrzucimy tutaj pluskwę, żeby ona miała materiały. I teraz pójdziemy do niej, tylko gdzie ona będzie. Chyba będzie w tym samym miejscu, co ją znalazłem, czyli... Bo to pamiętam, że byłem u kapitana Kira Hikahoku, jak on się tam zwie. Ciągle mi się myli. Wykonałem dla niego tego questa i patrzę, o, ona tam stoi, to zrobię dla niej questa. Pogadałem z nią i mówi... No więc teraz musimy się tam teleportnąć. Ale tak na wszelki wypadek sprawdzę. Wieża Cytadeli. Okej, okay, czyli tam gdzie była Emily Wong, właśnie tak się nazywała. A Jenna to była jej siostra. Wieża Cytadeli. O, tak sobie zrobię. Teraz będę widział też, jak tam mój czas odcinka. Mam już nagrania. To będzie świetny materiał. Dziękuję bardzo za pomoc. Proszę. To wszystko, na co pozwala budżet mojego wydawcy. Nie ma problemu. Powodzenia z reportażem. Doceniam wasze wsparcie. Mam nadzieję, że uda się pomóc choć kilku istotom. Jeszcze raz dziękuję za pomoc w zebraniu materiałów. Nie mogę się doczekać miny wydawcy, gdy je zobaczy. No. On tam jest, czy go nie ma? Oj, on tam jest chyba. Nie, nie ma go, nie ma go. Teraz Jotka. Teraz tak, to jest Asara, to jest tak. To są cztery questy zbirackie. Tylko oprócz tego, o, to muszę zrobić od razu, bo to jest prześwietny quest. Tylko najpierw będę musiał, znaczy to w kolejnym odcinku, swoją drogą, ale będę musiał to zrobić jak najszybciej, bo to jest prześwietny quest. Mam na myśli, że on się świetnie rozwija w drugiej części i trzeciej części. Znaczy, głównie w drugiej, trzeciej, to akurat nie ma nic znaczenia, ale w drugiej części świetnie rozwija. To jest świetny quest, muszę to zrobić. Skoro będę importował postać, no, przede wszystkim on. Co chciałem jeszcze powiedzieć, tylko sprawdzę jedną rzecz. Tu jest wszystko dobrze, okej. Okay. Co chciałem powiedzieć to, że teraz sobie pogadamy ze wszystkimi. A o Cerberusie w drugiej części, dla których to grali, bo nie chcą za dużo spoilerów, będziemy mieli dużo do czynienia z Cerberusem i to nam da trochę pojęcie o tym, jaki Cerberus jest tak naprawdę. Ten proces jest zrobiony. Planowane są uroczystości upamiętniające rocznicę zakończenia wojen Ragni. Wiele raz rady, zwłaszcza Asari i Salarianie, zorganizują parady na cześć odparcia najazdu.
Co ciekawe, także kroganie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystościach. Ma to upamiętnić ich wkład w odniesione zwycięstwa. Tak, ich kurna wkład w odniesione zwycięstwa, jak kurna, gdyby nie oni, to byście nawet nie wyszli spod rakni. Oni zrobili tam wszystko i wybili ich wszystkie rakni. Gdyby nie to, to by wszyscy już byli martwi przez te rakni. Ich wkład, kurde. To, że zrobili wszystko, a nie ich wkład. A kurde, ja zapominam teraz, bo ostatnio grałem trochę Minecrafta ze znajomymi. I w Minecrafcie mam dobry ten. Mam przestawione trochę klawisze i na przykład takiego sprinta mam pod R. I teraz w każdej grze, jak chcę użyć sprinta, to używam R. To jest takie zabawne trochę. Szybciej. Właśnie, nigdy czegoś takiego nie robiłem, a w sumie sprawdzę. Jeżeli mam gadać z ludźmi, to sprawdzę sobie, czy Joker ma coś ciekawego do powiedzenia, bo zawsze gadałem tylko z tymi normalnie, tak jak Ashley, Liara i reszta. Tak jak z nimi gadałem, normalnie z tym, a na przykład z Jokerem nigdy nie gadałem, wreszcie. Tak długo się robiło. Chyba byłem brudny. Wolę złoto. Wiesz, na medal. Co to powinienem go dostać za wyciągnięcie waszego tyłka z wulkanu? Złoto mi pasuje. Do oczu. W ogóle. Jeśli przyznamy ci medal, będziesz musiał przez kilka godzin siedzieć na scenie i słuchać przemówień polityków. Ha, ha. Punkt dla ciebie. Pewnie kazaliby mi też się ogolić. Rozpracowanie tego maleństwa wyjęło mi ostatnich 7 lat z życiorysu. Żaden medal nie jest tego wart. A tak naprawdę to o co chodzi, komandorze? Jak spisuje się Normandia? Normandia nie jest statkiem dla przeciętnego pilota, komandorze. Muszę już... Jasne, na razie. Hej, komandorze. Jasne, na razie. No, to w takim razie on będzie miał takie kwestie, co akurat są... Fajny smaczek, powiedziałbym. Fajny smaczek, żeby sobie tak z nim pogadać. My musimy iść pogadać ze wszystkimi. Dlaczego? Bo to dobre takie, bo będziemy mogli dalej powkurzać trochę Ash i Liarę. Chociaż w sumie zastanawiam się. Dla ludzi, którzy grali w Mass Effecta, którzy mnie tu oglądają, poradźcie mi, czy powinienem potem iść z Ash czy z Liarą. W sumie ciągle się zastanawiam, może bym raczej z Liarą, ale nie wiem. Mam wrażenie, że chcesz spytać o coś jeszcze, komandorze. Myślę, że możemy dokończyć przerwaną rozmowę. Mówiłaś o swoim zainteresowaniu proteanami. Chyba mówiłam o swojej fascynacji tobą, wygłupiając się przy okazji. Jak już wspomniałam, nie jestem przyzwyczajona do towarzystwa innych, szczególnie ludzi. Kiedy się po raz pierwszy spotkaliśmy, Shepard, niewiele wiedziałam o waszej rasie. Ciężko mi było was traktować poważnie. Ciągle w pośpiechu, wiecznie zniecierpliwieni. Nie wzbudzaliście szacunku. My nie mamy tyle czasu, co Asari. To sukces, gdy dożyjemy 150 lat. To prawda. Początkowo myślałam, że jest to wasza słabość. Gdy jednak spędziłam trochę czasu z tobą i twoją załogą, doszłam do wniosku, że w tym może tkwić wasza siła. Wy, ludzie, jesteście stworzeni do działania. Dążycie do swych celów z ogromną determinacją. To godna podziwu, choć trochę przerażające. Boisz się nas? Niestety reszta galaktyki widzi w ludziach rozbójników. Zrobicie wszystko, żeby osiągnąć zamierzony cel. To tacy jak ty muszą skłonić ich do zmiany zdania. Staram się ze wszystkich sił, Liaro. Rada wybrała cię na widmo z jakiegoś powodu. Zobaczyli w tobie coś szczególnego. Zajrzałam do twojej historii. Wiem, co miało miejsce podczas Blicu. To był zdumiewający... Nie powinnaś tego robić bez mojej wiedzy. Powiedziałbym ci wszystko. Przepraszam, komandorze. Po naszej ostatniej rozmowie bałam się, że znowu strzelę jakąś gafę. Chciałam wiedzieć więcej o tobie. Chciałam cię zrozumieć. Jest coś w tobie, Shepard. Jesteś zainteresowana mną? Czy moimi wizjami protean? Przyznaję, że twój związek z proteanami przyczynił się do rozbudzenia mojej ciekawości. Ale teraz to coś więcej. Intrygujesz mnie, Shepard.
ale nie byłam pewna, czy nie zrażę cię do siebie. Myślałam, że między tobą i sierżant Williams zawiązała się jakaś relacja. Jesteśmy z Williams tylko przyjaciółmi. Nic więcej. W takim razie się pomyliłam. Nie czuję waszych relacji tak dobrze, jak myślałam. Ale co z nami, Shepard? Czujemy coś do siebie? A może znów się pomyliłam? Nie, miałaś rację. Coś nas łączy. Wiedziałam. I wiedziałam, że ty też to czujesz. Ale czy to nie dziwne? Dlaczego tak się czuję przy tobie? Znamy się od niedawna. Należymy do dwóch różnych gatunków. Nie mamy ze sobą nic wspólnego. To bez sensu. Te rzeczy nigdy nie mają sensu. To po prostu się wydarza i porywa nas ze sobą. W twoich ustach brzmi to tak chaotycznie, tak groźnie. Nie mów, że niebezpieczeństwo cię odstrasza. To wszystko jest trochę przytłaczające. Nie jestem przy... Masz tyle czasu, ile zechcesz, Lian. Dziękuję, Shepard. Porozmawiajmy może o czymś innym. Muszę już... No tak, zaciśniamy więzy. Jeszcze tam na dole ze wszystkimi pogadam. Bardzo chętnie z nimi pogadam, bo na przykład bardzo rzadko i bardzo chętnie bym to poeksplorował. Questy poboczne od naszych kompanów tutaj. Jest parę, aczkolwiek nigdy jakoś zbyt często ich nie robiłem w tym, co grałem. Prawie wcale ich nie robiłem, więc chętnie zrobiłbym. Potrzebujesz czegoś, komandorze? Tak naprawdę to chyba jedyny quest, który zrobiłem, to ten dla Garusa. Ale tak to żadnych innych nie robiłem. Próbuję tylko poznać członków załogi. Jakieś uwagi? No cóż, wiedzą o trudnościach, które nam robi Rada. Zasługują na to, by wiedzieć, o co tutaj chodzi. Są za tobą. Wkurza ich opór, jaki napotykamy. Szczególnie ze strony tych, którzy podobno są po naszej stronie. Chyba zaczynam marudzić bez sensu. To wszystko przez migreny. Kolejny urok L2. Mogę jakoś pomóc? Nie, komandorze. Będzie dobrze. Bywa ciężko, ale impulsy są silniejsze niż w przypadku większości L3. Z wyjątkiem ciebie, oczywiście. Poza tym, po upadku Conatix wiodło mi się lepiej niż innym. Już od dawna nic nie słyszałem o Conatix. Zgadza się. Zniknęli bez zbędnego hałasu. Potem jak spieprzyli szkolenie na Skoku Zero, podzielili się na kilka mniejszych firm. Po pierwszym kontakcie założona została firma Conatix. Miała zajmować się badaniami nad pierwiastkiem Zero oraz opracowywać implanty dla ludzi. Kiedyś mieliśmy już ambasadę na Cytadeli, ale zamiast działać powoli, Conatix skorzystał z wiedzy ekspertów. Conatix robiło to, co ich zdaniem było najlepsze. Nie dla nas. Sprowadzili byłego żołnierza, komandora Wyrnusa. Prawdziwy twardziel. Chciał nas przetestować, nawet złamać, jeśli dzięki temu stalibyśmy się przyzwoitymi biotykami. To była równia pochyła, komandorze. Oberwał za to? Dostał za swoje, tak. Ale jak wszystko na Skoku Zero, sprawę załatwiono pod stołem. Im ciszej, tym lepiej. Zresztą to stare dzieje. Już o tym nie myślę. Powinienem wrócić do obowiązków, komandorze. Mamy tworzyć historię, a nie ją powtarzać. Porozmawiamy kiedy indziej, poruczniku. A to dobre, to akurat bardzo dobre. Mamy tworzyć, a nie powtarzać historię. Zgodzę się. Dobrze, teraz sobie zjedziemy na dół, pogadamy ze wszystkimi i skoro już jest 18 minut odcinka, to powinienem skończyć. Bo pogadałem ze wszystkimi, z tego co pamiętam, to Talik się już rozchmurzy, bo ostatnio była dość smutna. Aż będzie rodzina dzwonić, z Garusem będzie, dostaniemy teraz chyba quest od Garusa nawet, a od Wrexa tak ogólnie pogada o swojej rodzinie. Słyszeliście tego? Powiedzcie, że nie. Obawiam się, że słyszałem. Och, zastrzelcie mnie. Jedna z moich sióstr. To Sara, najmłodsza z nas. Jestem zaskoczona, widząc cię tutaj. Myślałam, że będziesz rozmawiać z tą... jakiej tam... Soni? Z Liarą? Czemu tak pomyślałaś? Krążą plotki, że coś do niej czujesz. Rozumiem. Regulamin zabrania fraternizacji. A ona ma czym oddychać.
Myślisz, że jestem zainteresowany Liarą, ponieważ tylko z nią mogę się umawiać? A więc jesteś nią zainteresowany. Kurde. To może być tylko pozór. Córka dyplomaty obcych tutaj. Wymarzona sytuacja, żeby coś ugrać. Co jest? Nie przyszliście chyba podsłuchiwać rodzinnych pogaduszek. Trzeba było tą pierwszą opcję dać. Twoja rodzina jest chyba dla ciebie bardzo... Musiałam pomagać mamie je wychowywać. Czy twój ojciec służył we flocie? Ha. Brał każdy gówniany przydział, byleby spędzić czas w kosmosie. Ciężko pracował, żeby go zauważono, ale był tylko kapralem. Był naprawdę dumny, kiedy dostałam awans. Pierwsza rzecz, jaką zrobił, to zasalutował. A co z twoją matką? Nie wspominałaś o niej. Pewnie wiesz, jakie są żony żołnierzy. Silne, bo ma dyplom z geologii planetarnej. Oboje chcieli zwiedzać nowe... Porzuciła karierę, by... Masz więcej niż jedną siostrę? Tak. Jestem najstarsza. Po mnie jest Abby i Lin. Sara jest najmłodsza. Jeszcze w szkole średniej. Ojciec czuł się bardziej osaczony w domu niż na... I wciąż z tobą rozmawiają? Bardzo śmieszne. Ja i Sara nie zawsze się zgadzałyśmy. To brzmi ciekawie. Sara znalazła chłopaka. To nie był zły dzieciak. Trochę natarczywy. Lin zalewała mnie widami, a ja mówiłam jej, że... Gdzie byłaś, kiedy to się działo? Miałam wystarczająco blisko, żeby... Gdyby naprawdę ją lubił, nie byłby natarczywy. Jasne. Pewnie jeśli nie robiłby nic, myślałabym, że uważa Sarę za brzydulę. I tak źle, i tak niedobrze. Mike zabrał ją na romantyczny spacer do lasu. Pewnie uznał, że już najwyższy czas, żeby to zrobić. Rzuciła nim o drzewo i uciekła. Nie miała nawet najmniejszego zadrapania. Dobrze, że rodzice uczyli nas samoobrony. Szasza. I przez kilka dni odprowadzałam Sarę do szkoły. Przeleciałaś taki kawał drogi, żeby odprowadzać siostrę do szkoły? To tylko kilkanaście lat świetlnych. Jednodniowy lot. Żadna podróż na ziemię czy coś w tym stylu. Mike czekał na nas w ostatni dzień mojego pobytu. Wiesz, Sara powiedziała o wszystkim swoim przyjaciołom i to go naprawdę wkurzyło. Chciałam rozerwać go na strzępy, ale Sara tak na mnie popatrzyła, że odpuściłam. Była spokojna, kiedy krzyczał jej w twarz. Pozwoliła mu wyrzucić całą złość, potem próbował ją uderzyć. Przysięgam, że po prostu go opłynęła. Potem leżał z twarzą na chodniku, a wszędzie wokół była krew. To niewiarygodne. Sara musi być tak dobra jak ty. Lepsza. Ja raczej mucę pięściami. Kiedy się zamachnął, ona po prostu zniknęła, a on upadł. Pomogła mu zatrzymać krwawienie i kazała mi wezwać karetkę. Sanitariuszom powiedziała, że się potknął. Zanim wzięli go do szpitala, Mike dotknął ręki Sary. Myślałam, że znowu skończy na ziemi. Ale wyszeptał przepraszam i zaczął płakać. A ona go przytuliła. Kobiety z rodziny Williamsów są zdecydowane, komandorze. Robimy coś, kiedy jesteśmy na to gotowe. Nie wcześniej, nie później. Dobrze, rozumiem. Ale nie wspomniałaś w ogóle o swoim ojcu. Był wtedy na misji? Ojciec zawsze chciał... A znasz... Tak się modlił. Atenę słyszy skargi rzewne. Poezji się pod... Tylko... Odyseja to ulubiony utwór. Natal ją lubi? Mam nadzieję. Więc... Masz na myśli to miejsce, gdzie trafiamy po śmierci? Tak, komandorze. Nie masz z tym problemu, prawda? Z tym, że wierzę w Boga? Każdy ma prawo wierzyć w to, w co chce. Tak mówi statut przymierza. Tylko trochę ładniej. Cieszę się, że ci to nie przeszkadza. Spotkałam kilka osób, które dziwiła moja wiara. Puk, puk! Powinnam wrócić do swoich obowiązków. Nie chciałam... Co myślisz? Nie jestem pewna, czy kupuję bajeczkę doktor... Ja też... To... Szkoda, że te ruiny zostały... Będę czekać. No dobrze, więc co sobie pogadaliśmy, teraz idziemy do Garusa, bo dostaniemy jego questa, o ile dobrze pamiętam. Jesteś w SOC od jakiegoś czasu. Mniej od ciebie, ale widziałem trochę interesujących rzeczy. Na pewno. Była jakaś szczególna? Pamiętam, jak wysłano mnie do salarianiskiego genetyka. To był dość makabryczny przypadek. Co się stało? Dlaczego prowadziliście śledztwo? Miałem obserwować szarą strefę tu w Cytadeli. Większość jest niegroźna, nic ważnego. Ale podczas śledztwa natrafiłem na handel częściami ciała, głównie organami. Bywało tak i wcześniej, ale nie w takich ilościach. Nie byliśmy pewni, czy to jakieś laboratorium, czy też jakiś wariat zażyna mieszkańców. Widzieliście to już w Cytadeli?
Co pewien czas jakieś laboratorium sprzedaje niepotrzebne części na czarnym rynku. Ale oni i tak są lepsi od psycholi. Pamiętam elkoriańskiego dyplomatę, którego złapaliśmy podczas mojego pierwszego roku w pracy. Rozpruwał ludzi i sprzedawał ich organy. Doprowadził stację na skraj paniki. Ta sprawa nie była tak oczywista. Poszlaki sugerowały coś zupełnie innego. Jak wpadliście na trop? Najpierw zdobyliśmy próbkę i przeprowadziliśmy badania DNA. Doprowadziły nas do żywego Turianina, święcie przekonanego, że nadal posiada wątrobę. Ustaliłem, że ten Turianin pracował u doktora Saleona, genetyka. Tak więc poszedłem do jego laboratorium, chcąc wykazać hodowlę klonowanych organów. Ale nie zastałem nic. Żadnych salariańskich serc, turiańskich wątrób, krogańskich jąder. Żartujesz. Po co komuś krogańskie jądra? Kroganie wierzą, że transplantacja jąder przywróci im płodność. Zneutralizuje skutki działania genofagium. To nie działa, co jednak nie powstrzymuje ich przed kupnem. Płacą do 10 tysięcy kredytów za sztukę, czyli 40 tysięcy za komplet. Ktoś zbija na tym kokosy. A co zrobiliście z genetykiem? Zaprowadziłem paru jego pracowników na przesłuchanie. Przepytując jednego z nich, trafiłem na coś podejrzanego. Masz na myśli zastraszanie? Czy to było naprawdę konieczne? Może tak, może nie. Tak czy inaczej opłaciło się. Jeden z zatrzymanych zaczął obficie krwawić podczas przesłuchania. Chcieliśmy go opatrzyć, ale on zwariował. Oszalał. Zarządziłem badanie, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Nasi lekarze znaleźli nacięcia na całym jego ciele. Niektóre były świeże. To była nasza wielka szansa. Oni nie byli tylko pracownikami doktora Saleona. Byli probówkami. Chodzącymi, żywymi probówkami. Hodował organy wewnątrz tych ludzi? Dokładnie. Klonował organy wewnątrz ich ciał. Później wydobywał je i sprzedawał. Ofiary były biedne. Płacił im niewielki procent od zysków, ale tylko wtedy, kiedy organy były dobre. Czasami jakiś organ nie rozwijał się właściwie. Zostawiał je wtedy. Większość ofiar była w opłakanym stanie, ale tylko od środka, tak, że nikt nie mógł tego zobaczyć. Mam nadzieję, że dostał to, na co zasłużył. To jest najgorsze. Nigdy go nie schwytaliśmy. Dlaczego nie? Co się do cholery stało? Uciekł. Wysadził pracownię, zabrał niektórych pracowników i spieprzył w stronę najbliższego doku. Kiedy się dowiedziałem, jego statek właśnie odlatywał. Zagroził, że zabije zakładników. Ale poleciałeś za nim, prawda? Kazałem obronie Cytadeli go zestrzelić, ale dowództwo SOC cofnęło mój rozkaz. Martwili się o zakładników, o straty w cywilach. Mówiłem im, że zakładnicy i tak już byli martwi, że to worki mięsa. Ale nie chcieli słuchać. Należało dogonić statek i go unieszkodliwić. To byłaby najlepsza możliwość. Wysłali za nim wojsko, ale się wymknął. Tak. Poszedłem do Palina i powiedziałem mu, co myślę o nim i jego polityce. Odparł, że jeśli mi się nie podoba, mogę odejść. Chciałem to zrobić. Wystarczyło unieszkodliwić statek, powstrzymać jego ucieczkę. Jeśli nie obchodzi cię los tych zakładników, nie jesteś lepszy od niego. Byłbyś po prostu terrorystą z odznaką. Tak, pewnie masz rację. To nie ułatwi. Po prostu żałuję, że go nie powstrzymałem. Wiesz, co się później stało z doktorem? Badałem sytuację w nadziei, że przeniósł się i zmienił nazwisko na doktor Serce. To chyba jakiś jego żart. Powiedziałem wojsku, ale nie są przekonani. Znam częstotliwość transpondera jego nowego statku, ale nie... Przy okazji sprawdzę te... Miałem nadzieję, że to powiesz. Dobrze, więc przez to, że już jest 28 minut, 29 w tej chwili, nie chcę, żeby odcinek był 30-minutowy, więc dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie po więcej widzów na mój kanał. Byłbym bardzo za to wdzięczny. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć, pa, pa!